uwielbienia, Duch Święty pokazał mi pewien moment z mojego życia, dwa momenty. Jak miałam 20 lat, moi rodzice wyjechali z Australii, ja zostałam tam sama, bo już się usamodzielniłam, więc mój kontakt z moimi rodzicami, moja relacja była bardzo sporadyczna. Raz na rok się widywałam, jak tutaj zjeżdżałam, bądź jak oni tam przyjeżdżali. Więc tak jakby moje dorosłe życie, ja ich nie znałam. Nie znałam ich blisko czy głęboko. Kiedy przyjechałam do Polski, to było po śmierci mojego taty. Więc tak jakby ja mojego taty przez większość swojego życia nie znałam. I ponieważ jak byłam w Australii, zaczęłam się rozwijać w dziedzinie nieruchomości i jak tutaj przyjechałam, to musiałam podjąć pewne kroki, żeby ogarnąć sferę biznesową tutaj. I weszłam w tak jakby uczniostwo. Zaczęłam się uczyć na temat praw, zasad biznesu tutaj w Polsce. I któregoś dnia znalazłam plany, które mój tata stworzył na rozbudowę jakiejś nieruchomości. I tak spojrzałam na te plany i w ogóle poczułam, że ja zaczęłam rozumieć mojego tatę. Że ja w ogóle odnalazłam coś w sobie, co było w nim, co nawet nie wiedziałam. I poczułam taką bliskość ze swoim tatą. I później kiedyś ktoś mnie się spytał, czy ja wolałabym, żeby tata żył. I emocjonalnie przeżywałam to tak, że oczywiście byłoby mi dużo łatwiej, na wielu pułapach byłoby mi dużo łatwiej. Ale skoro taty nie było, skoro nie było tutaj, ja musiałam posiąść to terytorium, ja musiałam zdobyć tą ziemię, ja musiałam to ogarnąć. I Duch Święty mi właśnie pokazał, że tak jest z nami, że Jezus dlatego się wycofał i dał nam moc Ducha Świętego, żebyśmy my zaczęli posiadać to terytorium. I w religii często się słyszy, że Bóg ma plan, prawda? Że Bóg ma plan. Tylko w religii to jest coś bardzo pasywnego, że to jest taki bandaż, że Bóg ma plan, coś tam ogarnie. Natomiast ja jak czytam Genesis, to po polsku jest chyba Księga Rodzaju, to takie coś czytam. I tylko parę słów stąd wyciągnę, nie będę wszystkiego czytała. Ale to bardzo, bardzo mi zajaśniało, że, bo to było na samym początku, to było przed grzechem, przed upadkiem, to był ten oryginalny zamysł Boga. I tu jest napisane, po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali. Więc przez moc Ducha Świętego mamy panować. I taki jest Boży plan. To jest ten plan, ten dobry plan. To jest ten dobry plan. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Amen. Amen. Usiądźcie, przyjaciele. Chodź, Pani. Usiądźcie, coś o łeb, bo Gatka mówiła, że Bóg jest Bogiem marzeń. Ja mam takie marzenie, bardzo duże w swoim życiu. Te marzenie to jest to, żeby ludzie zrozumieli właśnie takie rzeczy. Bóg to nie jest Bóg, który zbawił cię po to, żeby cię ratować. To nie jest chrześcijaństwo. To jest jakaś religia. I my jesteśmy nią w różnym stopniu pozakażani.
Za to zakażenie odpowiadają demoniczne siły Watykanu. Zakażeni. Ludzie są zakażeni. Bóg w Chrystusie. Mówicie, że Bóg nie zmienia zdania. On odnowił to, co było przed upadkiem. Bóg chce, aby to ludzie rządzili ziemią. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nie, żeby On rządził przez ludzi. On nie potrzebuje kogoś, żeby przez kogoś rządzić, bo przypominam, że to Bóg. Jako Bóg nie potrzebuje nic. Rozumiecie? Bóg nie ma potrzeb, bo to Bóg. Ja słyszałem różne bredy, co On tam potrzebuje. Potrzebuje, żeby Go kochać, potrzebuje, żeby z Nim być, potrzebuje, z Boga zrobiono psychopatę jakiegoś. Bóg nic nie potrzebuje. Nic nie potrzebuje. Bóg nie potrzebuje ani mnie, ani ciebie. Miłość, którą Bóg jest, powołała człowieka, aby człowiek rządził. Rozumiesz? Wszystkim. Rządził. Zarządzał, tworzył, płodził, zradzał, ustawiał. Tym oddaje się Bogu cześć.